Hej, z tej strony Chris i Nati. Cześć. Witajcie w drugim odcinku z gry Ghost of Tsushima, w którym to będziemy kontynuować historię naszego bohatera Gina, tak? Tylko jest jedna sprawa. W poprzednim odcinku mieliśmy dubbing polski, ale zdecydowaliśmy się, że jednak ustawimy na język mowy na japoński, z tego względu, że wydaje nam się, że będzie lepszy klimat. Po prostu nie czuć klimatu z polskim dubbingiem, a jednak samuraj mówiący po japońsku to jednak wydaje nam się, że będzie tworzyć klimat. Co do tego, co było w poprzednim odcinku, to należałoby wspomnieć tak. Mongołowie najechali Japonię. Grupa samurajów starała się ich odeprzeć i praktycznie większość z nich Tak. zginęła. Nasz bohater tutaj, Jin, został także ranny. Dostał dwie strzały w plecy. Tak, dokładnie, ale ta kobieta o imieniu Yuna pomogła mu. Uratowała mu życie właściwie. Tak, dobrze mówię? Uratowała mu życie, bo miała w tym swój cel, bo Mongołowie wzięli do niewoli jej brata i chciała, żeby Jin właśnie pomógł jej odbić brata. Jin jednak ma swoje interesy, a mianowicie chce uratować, wyzwolić swojego wuja. Więc jak gdyby dla niego jest to cel nadrzędny, więc Yuna powiedziała, że będzie mu towarzyszyć. Tego wuja, który przewodził tymi wszystkimi Samurajom. samurajami. Ten kary koń będzie ci towarzyszył przez całą podróż. Na pewno? Tak, na pewno. Nie. Spokojnie, pasuje do ciebie. Trzeba go nazwać. Okej, okay. Nobu Sora Kage. Nobu zaufanie, Sora niebo, Kage cień. On jest czarny, pasuje do niego Tak. twarze. Kage, zrodzony z ciemności. Wybrano następujące imię dla konia. Kage. Nie będzie można go zmienić przez resztę podróży. Czy na pewno chcesz kontynuować? Tak, zdecydowanie. Słyszałeś, jak się wymawia? Kani. Kani? Kani. Wioska Komoda. Przy okazji się poduczymy trochę japońskiego. Jakby to było takie proste. Ja lubię słuchać muzyki japońskiej. Zamek Kaneda. Zamek Kaneda. Twój wuj jest w środku. Zbliż się do zamku z Yuną. Mury są za wysokie na wspinaczkę. Możemy odwrócić uwagę, zakraść się. Nie. Wejdziemy główną bramą. Kotu-chan podpalił naszego najlepszego szermierza. Upokorzył mojego wuja. Zarżnął wojowników z Tsushimy. Odpłacę mu pięknym za nadobne. Powtarzałem te same błędy, które zabiły twoich przyjaciół. Tak, by domyśleli Mongołowie. Tym razem ja uderzę pierwszy. Poczekaj, aż z nimi skończę. Prowokacje. Wkraczając na terytorium wroga, możesz wyzywać przeciwników przez prowokację. Kiedy wróg się zbliży, przytrzymaj trójkąt. Gdy tylko zaatakuje, puść trójkąt, aby pokonać go jednym ciosem. Przybyłem po pana Shimurę. Przegrano prowokację. Coś Nie źle. puściłeś trójkąta. Puściłem, właśnie. Czyli ma. Jeszcze raz. Yuna to śmiała, zdeterminowana złodziejka. Dobra. Może za szybko. Miałem puścić, jak on zaatakuje? Spróbujemy. Przytrzymaj trójkąt. Może mi powie, kiedy mam puścić. Puść.
Widzisz. No tak, no bo w sumie to ma sens. No. Wykonałeś ich, tak? Bardzo cię to dziwi? Co to za hałas? Nie wiem. Mongołowie używali tego na plaży. Uważaj. O! Tak szybko można zginąć? Mhm. Można. Ja tu myślałem, że to będzie na początku dosyć... Nie daj się otoczyć. Ten ma włócznie, uważaj. No, teraz... Tak jak z wujem ćwiczyłeś. Teraz tego błędu już nie powtórzę. Początki zawsze są trudne. Mhm. Dobra. Teraz tak, co mam zrobić? Przeżyj się przez zamek, aby uratować... O, jeszcze mam ich. O, ten był słaby. Dobra. Aha, przedarliśmy się tak, przez zamek. Teraz... Jeszcze mam pokonać Mongołów. Dobra. Ale ładują, kurczę. Czyli muszę gdzieś tutaj pójść. Gdzie jest Yuna? Nie mam pojęcia. Jest, o, dobra. Tutaj. Kuca. To ja kucnę. Uważaj. Za? Ach. Ach. Dalej nie pójdziemy. Ja muszę. Schroń się. Sama? Oczyść drogę. Gdy znajdziesz się murę, będziemy musieli szybko uciec. Przygotuję konie. Dobrze. Jeśli nie wrócę, jedź w stronę puszczy. Nie rozumiem. Wciskaj trójkąt, żeby przełamać obronę. On miał tarczę. Aha. Kurczę, ile razy jeszcze będę musiał zginąć, żeby wszystkiego się nauczyć. Mhm. Teraz idę tutaj do góry, tak? Dobra. Uważaj, ten ma dzidę. Widzę. Już go pocięłeś. O! Ła, pięknie. Mocne. Ten jeszcze żyje, dobij go. Który? O, ten. Proszę bardzo. Dzięki temu twoje te okręgi nabierają po prostu pełni koloru. Chyba nie, nie w tą stronę, po schodach. Jasne. Do góry. Dobra. Biegniemy. Ciekawe, czy to mogę... Uważaj! Pięknie, aha. Ale czuć, kurczę, jak się ich ciacha. Ja słyszę właśnie. Co teraz mam? Unikanie strzał. Mongolscy łucznicy krzykną i rozkażą sojusznikom uchylić się, zanim wypuszczą strzały. Dobra. Zdążysz już. Dobra, tu mamy drabinę. Mhm. Co my możemy tutaj zrobić? Zobaczyć, ilu ich jest. Tu by się taki karabin przydał, nie? może zaczekam? Nie w tych czasach. Ale widzisz, oni czekają.
Dobra, biegnę. A, prowokacja, okej. Okay. Dobra. Poczekamy. Aj, za długo czekałem, kurczę. No trudno. Jeszcze jakoś tego nie wyczułem. Ale bez prowokacji. Czekaj, a cofnij się, bo tamten chyba jeden jeszcze żyje. Nie mogę. Kotunczanie! Jestem Jin Sakai, bratanek pana Shimury. Przybywam pomścić jego honor. Jinie, twój wuj wie, wiele mi o tobie opowiadał, Jinie Sakai. Pokażę mu, jak jego bratanek, złamany i poniżony, błaga o przyjęcie do Imperium Mongołów. Jinie! To jest twój czas, panie Sakai. Pokonaj go. No. Ze słabszymi przegrywa. Ta zniewaga krwi wymaga. Zobacz na tę scenę, piękna. Ta co ma? To widzę. Kurczę, nie będzie... Ach. Kwadrat. Uj. Dosyć, kurczę. Poddaj się. Aha! Pokaż wujowi, jak łatwo może zaprowadzić tu pokój. Ocal siebie. Zawiodłem. Znowu. Ojcze! Jinie! Pomóż mi! Już teraz nieco wiemy. Więcej. Waka-sama? Paniczu, już czas. Idę, Yuriko. Cała wyspa przybyła opłakiwać twojego ojca. Nie możesz ich odesłać? Kajów. Tak. Nie jesteś sam, Jinie. Ojciec jest wiatrem za twoimi plecami. Matka śpiewem ptaków wśród drzew. A wuj? Sam ci powie. Na pogrzebie twojego ojca. Dziękuję, Yuriko. Jeśli będziesz potrzebował rady, plan Adahich ci pomoże. Twój ojciec zawsze bronił swojego ludu. Prawdziwy samuraj. Jest twój wuj.
Nie, nie. Nie uratowałem go. Stchórzyłem. Jinie, jesteś samurajem. Zginął przeze mnie. Twój ojciec padł w boju, broniąc jedynaka. Jego nagrodą była śmierć wojownika. Teraz ty. Jesteś jego dziedzicem. W tym ostrzu jest duch twego ojca. Zawsze będzie z tobą. Jutro przybędziesz do mej fortecy pod moją opiekę. A dziś pożegnaj się z ojcem. Ojcze, jak go ocalić? No i jesteśmy znowu w grze. Podążaj za wiatrem. Widocznie to jeszcze nie czas, żeby... Tak, na walkę z tym... kotuczanem. Patrz, ile zwierząt. Nie wiem, dobrze ile? Tak. Znaczy, w sumie biegnę. O, tu widzę. No już! Dalej! Juna? Juna! Jin! Co się stało? Znalazłem pana Shimurę. Mogłem go ocalić, ale Chan też tam był. Zawiodłem wuja. Przynajmniej nadal żyjesz. Przysiągłem chronić wyspę za wszelką cenę. A teraz Mongołowie odebrali nam dom. Zabili samurajów. Zapomniałeś, jak to jest walczyć z kimś silniejszym. Czuć się słabym. Czasem, kiedy patrzysz śmierci prosto w oczy, musisz zrobić wszystko, żeby przetrwać. Chan spodziewa się wielkiej wojny z samurajami. Odgadnie każdy nasz ruch. Chyba, że jakoś go zaskoczymy. Ocalimy pana Shimurę i odzyskamy dom. Pomogę ci. Jeźdźcy. Psy bojowe Chana. Za dużo ich. Tutaj, w trawę. Trochę ich jest. Nie dalibyśmy radę im.
Ale koni nie mamy. Chyba. No właśnie. Będzie sobie. Uciekły. Muszą cię szukać. Dobra. Musimy za wiatrem. Dranie wystraszyli konie. To konie samurajów. Nauczono je wracać do pana. Wciśnij lewy krzyżak, aby przywołać konia. No i pięknie. Niezła sztuczka. Prawie jak Zorro. Mongołowie pewnie cię szukają. Rozdzielmy się. Odciągnę ich uwagę, a ty uciekniesz. Nie opuszczę cię, dopóki nie uratujemy mojego brata. Na razie potrzebuję więcej wsparcia. Wprawionych wojowników. Jak sensei Ishikawa, pani Masako Adachi. Mogą pomóc. Mój brat również by pomógł. Kiedy go uratujemy, najlepszy kowal na wyspie będzie do twoich usług. Stworzy narzędzia, które pomogą ci uratować wuja. Coś, co pozwoli spiąć się na mury? Powiedz życzenie, a taka je spełni. Gdzie go trzymają? Dopali go pod Keci. Jedź tam i rozejrzyj się. Wkrótce dołączę. Taka nie wytrzyma długo w mongolskiej klatce. Juno, ocalimy twego brata. I twego wuja. Sterować. Praktycznie koń sam pędzi. Nie mogę nim sterować. O, teraz mogę. Dobra. A, czyli jesteśmy... To jest początek dopiero. Kurczę, mądresze. Normalnie gęsią skórkę mam. Akt pierwszy. Uratuj pana Shimurę. Ta mgła. Nad jeziorem. Widzisz to? Widzę. Kurde. Przymierzanie Tsushimy. Mapa i dziennik są dostępne. Wciśnij opcję, aby zobaczyć. Wyspa Tsushima. Przymierzaj Tsushimy, aby odkrywać nowe lokalizacje. To jest opowieść. Kończ opowieści, aby zbudować swą legendę i zdobywać kolejne zasoby oraz umiejętności. Czyli tu mamy opowieść. Wraz z twą sławą będzie rósł też zasób nowych, potężnych technik. Czyli w walce będziemy po prostu mieli więcej możliwości. Wybierz swój następny cel. Poprowadzi cię wiatr. Nieodkryta lokalizacja, a tutaj mamy opowieść senseja Ishikawy. Ale to jeszcze chyba nie czas. Gdzie jest nasz cel? Nasz cel jest chyba, wiesz co, wydaje mi się. Nieodkryta lokalizacja. Może po... Zaraz, moment. Kodeks wojownika. Juna szuka swojego brata Kowala Taki, którego pojmali Mongołowie. Sprawdza trop w wiosce rybackiej Keci. Powinien do niej dołączyć. Znajdź Junę na południe od wioski rybackiej Keci. Ale możemy też... Tutaj. Czy nie możemy? I możemy tutaj też pojechać. Czyli mamy tak. Te dwie... A, i tu nam się coś odkryło. Zamek Kaneda. No bo tu byliśmy. Tak.
A co tutaj jest? Wioska Komoda. W tej komodzie też byliśmy. Wiem, jak to brzmi. Ale zobacz, mamy tak. Akt pierwszy, uratuj pana Shimurę. Postępy, zwerbuj senseja Ishikawę. Tutaj jest. Tak. Czyli tutaj będziemy teraz jechać. No to w prawo. Wiatr w tą stronę wieje. Faktycznie. Czekaj. Miałem dotknąć touchpada, żeby mi pokazał, w którą stronę mam jechać, ale... Dobra. A jak możemy przyspieszyć? Okej. Zaraz sprawdzimy na mapie, gdzie jesteśmy. Dobrze. Dobrze. Mhm. Dobra. Ale tu pięknie! Każdy kadr taki jest mocno poetycki. Okej, okay, to jesteśmy tutaj i będziemy zaraz mogli kontynuować opowieść, ale my tutaj skończymy i będziemy kontynuować w następnym odcinku. Na razie wszystko to powoli się rozwija, ale coraz mocniej historia wciąga. Okej, okay, dzięki wielkie, że oglądaliście. Jeżeli Wam się odcinek podobał, pamiętajcie o apeczce i do następnego. Cześć! Cześć, do zobaczenia!